Praktyczny kurs języków obcych. Wymyśliłam tę metodę w połowie szkoły średniej, bo chciałam się nauczyć angielskiego, ale jakoś było tak, że wszystkie kursy zalecały wykuwanie gramatyki i uczenia się na pamięć niekończących się kolumn, odmian słówek nieregularnych. No i prawdę mówiąc, miałam dość po kilku lekcjach, ale nigdy nie miałam dość nauki. Postanowiłam więc Zrobić to po swojemu. Odrzuciłam to, co w praktyce nie było mi do niczego potrzebne, czyli opisy teoretycznego zastosowania różnych reguł. No bo co z tego, że wiedziałam, jak się nazywa i do czego służy czas, prezent perfect? <ścoughs> Skoro w praktyce nie byłam w stanie z niego skorzystać, kiedy miałam coś powiedzieć po angielsku, to otwierałam usta i gorączkowo szukałam w pamięci, który czas będzie tu pasował? Jak się go tworzy? Jakie są wyjątki? A w głowie wyświetlał mi się spis różnych form czasowników, które wykułam na pamięć. No ale co z tego, że je wykułam, skoro nie umiałam ich zastosować w praktyce? I bałam się po prostu, bałam się cokolwiek powiedzieć, żeby nie popełnić błędu, dlatego że tak mnie nauczono, że trzeba zawsze mówić ściśle, gramatycznie i pamiętać formułki. No i rzeczywiście to właśnie zapamiętałam formułki i konstrukcje. Umiałam rozwiązywać pisemne ćwiczenia, ale kompletnie nie umiałam mówić. I to właśnie postanowiłam zmienić. Koniec z formułkami, konstrukcjami i wykuwaniem nieregularnych odmian. Wzięłam zeszyt. Po lewej stronie zapisywałam zdania, które warto znać. Po prawej stronie zapisywałam ich tłumaczenie i ćwiczyłam. Ćwiczyłam mówienie gotowych Ciekawych, krótkich zdań. Takich, jakie na pewno przydadzą mi się podczas rozmowy w języku angielskim. I ćwiczyłam codziennie i w każdej wolnej chwili. I mówiłam na głos, dlatego że czułam, że wtedy lepiej się zapamiętuję. Sprawdzałam, co znaczą poszczególne słowa. Ćwiczyłam budowanie z nich nowych zdań. I wtedy właśnie odkryłam coś bardzo niezwykłego. Moja podświadomość uczyła się szybciej ode mnie. Jakoś instynktownie chwytała powtarzające się zależności i tworzyła z nich swoje własne formuły tworzenia poprawnych zdań w języku angielskim. I wcale nie musiałam wiedzieć, jak się nazywa dany czas, ani jakie są jego części składowe, dlatego że po wielu godzinach ćwiczeń mówienia w tym czasie, po prostu instynktownie wiedziałam, jak go tworzyć i kiedy używać. A co najważniejsze, nie bałam się próbować. Dlatego, że przyzwyczaiłam się do tego, że język angielski, tak jak i każdy inny język obcy, służy do mówienia i do rozmawiania, a nie do wykonywania nudnych ćwiczeń w zeszycie. Moja metoda polega na tym, żeby w instynktowny sposób nauczyć się praktycznego posługiwania się językiem obcym. I ten kurs składa się z książki i spłyty. Płyta jest najważniejsza i przygotowałam ją w taki sposób, żebyś mógł od razu zacząć ćwiczyć. Włącz płytę. Usłyszysz najpierw słowo albo wyrażenie po polsku. Przetłumacz to na angielski. Za pierwszym razem pewnie nie będziesz potrafił tego zrobić, ale za trzecim albo za czwartym razem już pewnie tak. Zawsze ćwicz mówienie na głos. To jest bardzo ważne. Kiedy mówisz na głos, ćwiczy się jednocześnie Twoja podświadomość i Twoja pamięć. Kiedy sam słyszysz wypowiadane przez siebie słowa, to zapamiętujesz je lepiej i zapamiętujesz je na dłużej. Ćwicz codziennie, choćby przez 15 minut. Lepiej robić to codziennie, w krótkich odcinkach, niż raz na tydzień, przez dwie godziny. Mniejsze dawki codziennych informacji są lepiej, szybciej i łatwiej przyswajalne, niż jeden wielki ładunek raz na jakiś czas. Poza tym, kiedy ćwiczysz mówienie na głos po angielsku, to przyzwyczajasz swój mózg do nowego rodzaju aktywności i kiedy powtarzasz ją regularnie, twój mózg zapamiętuje, że to jest po prostu nowy element twojego życia i dostosowuje się w taki sposób, żeby najlepiej cię w tym wspierać. Na płycie usłyszysz słowo albo zdanie po polsku. Potem będzie chwila ciszy i to jest czas dla ciebie, żebyś na głos powiedział tłumaczenie na angielski albo na inny język. Potem usłyszysz poprawną odpowiedź. Ćwicz codziennie i koniecznie ćwicz mówienie na głos. I szybko odkryjesz, jak niesamowicie łatwo jest nauczyć się języka, który wydawał ci się tak bardzo obcy, <noise> a teraz jest cudownie oswojony. Życzę powodzenia. Jestem Krzysztof Kolumb. I'm Christopher Columbus. Witam. Hello. Jestem Krzysztof. I'm Christopher. Jestem Krzysztof Kolumb. I'm Christopher Columbus. Jestem marynarzem. I'm a sailor. Marynarz. A sailor. Podróżnik. A traveler. Kapitan. A captain. Organizator. An organizer. Dyrektor. A director. Jestem marynarzem. I'm a sailor. Jestem podróżnikiem. I'm a traveler. Jestem kapitanem. I'm a captain. Jestem organizatorem. I'm an organizer. Jestem dyrektorem. I'm a director. Jestem organizatorem. I'm an organizer. Organizuję. I organize. Jestem podróżnikiem. I'm a traveler. Podróżuję. I travel. Jestem dyrektorem. I'm a director. Zarządzam. I manage. Statek. A ship. Mam statek. I have a ship. Mam dobry statek. I have a good ship. życie a life mam życie i have a life mam dobre życie i have a good life firma a company mam firmę i have a company Mam dobrą firmę. I have a good company. Jestem kapitanem. I'm a captain. Mam statek. I have a ship. Zarządzam statkiem. I manage a ship. Zarządzam moim statkiem. I manage my ship. Jestem dyrektorem. I'm a director. Mam firmę. I have a company. Zarządzam firmą. I manage a company. Zarządzam moją firmą. I manage my company. Jestem człowiekiem. I'm a man. Mam życie. I have a life. Zarządzam życiem. I manage a life. Zarządzam moim życiem. I manage my life.